Słuchajcie, mamy już prawie w pół do pierwszej będziemy przechodzić do naszego pisania Betlejem News. Poprosimy Marcina o to, żeby odpalił. Tak I jest. będziemy sobie mówić, co się u nas działo w ostatnim tygodniu. Tak jest, panie profesorze. Od kogo zaczniemy? Kto chce się pierwszy podzielić swoim Olka, Olka, dobrze. 8 marca, jakie coś dobre Marta je. I to nie jest tabletka. Olka chce się podzielić. Widać kawałek gazety. Marta, masz dobrego? Ja ci Olka, gdzie tu mamy Olkę? Gdzie ja mam tą Olkę tutaj, dziewczynę Małgolę? Marta, nie ma tabletki jedzenia. Tutaj w wózku jest Ola. Słuchamy, Olu, co się u ciebie działo? Co będziemy pisać? Dobra, słuchaj, poczekaj, kup się teraz. Oleńka, co u ciebie w tym tygodniu było? Czy było w porządku, czy nie? Ja właśnie przed chwilą zniknęłam, bo miałam kolejną teleporadę w sprawie... No właśnie chciałam pytać o to lumbago wasze. No więc tak, jaki to był tydzień? No był lepszy, powiedzmy. Lepszy, prawda? To są świetne wiadomości. Tydzień poświęcony na leczenie, proszę napisać. Ole, tak, tak, tydzień leczniczy, zdecydowanie. Olka dalej jest na lekach i mamy jeszcze kontynuować. Teraz ja mówię. Jeszcze do wtorku, prawda? Mamy kontynuować te lekarstwa. Chociaż to ustąpiło, ewidentnie ustąpiło ich dolegliwości. Bo już zaczyna nawet pytkować trochę, więc tak. I się opierać, więc. Ale inaczej, pokazywać swój charakter, więc chyba jest zdecydowanie... To chyba najlepsza oznaka, że wszystko wraca do normy. Także jest lepiej, a poza tym nic się nie działo, nic. Czyli błogosławiona nuda. Błogosławiona nuda. Siedzimy w domu, tak. Ja dziękuję domu. Chociaż być może dzisiaj pojedziemy na basen, bo pani nas namawiała, że jest ciepła woda, że może by to dobrze zrobiło taniej, żeby ją troszkę rozluźnić, więc myślę, czy się zdecydować, czy nie, no. Buzię mam, Goniu. Buzię byś umyła? Tak. Byłaś. Góra lu, kiki nie dar. Ja nie kurczę. Czy coś jeszcze, pani Małgolu, czy... Nie, już nic mówię. Nudy, tak się było. Leczniczy tydzień, jestem dalej na lekach. Trochę mi lepiej i to widać, bo zaczynam brykać i się stawiać Małgoli i dziadzikowi. Myślimy nad basenem, żeby zamoczyć buzię. Tak. Zgadza się? Zgadza się. Dobrze. Zgadza się, Olka? Tak, dobra. Marta. Martusia, teraz o tobie będzie mowa. No. Co u ciebie? Co napiszemy, Marta? Co napiszemy? O, będzie o. Zamknęli mi kościół. To jest tak właśnie. To jest ten. W niedzielę Marta bardzo płakała, że nie idzie do kościoła. A Marta lubi chodzić do kościoła. Lubi chodzić do kościoła, tak. Bo Marta lubi śpiewać, a tam Marta jest dużo piosenek. Tak, w kościele to ja ją czasami muszę nawet i zwracać uwagę, żeby tak głośno nie śpiewała, bo wszyscy się na nią patrzą, jak nie wiem, jak Marta śpiewa w kościele. To są zrobione pieśni, to ludzi problem. No, dokładnie. No. Dobrze, że jesteśmy zdrowe, to jest najważniejsze. Tato, słuchajcie się. Tato, nie kłóćcie się. Pocałujcie się, tato. Tato.
Koko. Koko, Marta, zaśpiewaj życzę. Tak, koko. Tak. No, dopiszmy jeszcze, że są zdrowe obie z panią Zosią. A. Najważniejsze, a resztę niech samo wszystko przyjdzie. To ja przyjdzie. Tak, z tygodnia na dnia na dzień. No i Marta listy pisze. Tak. Czeka na Mikołaja właśnie. Czeka, Marta czeka na Mikołaja, tak? Czekaj, Marta, czekaj, to się doczekasz. No. Ja. Nie wiadomo, czy teraz do Marty przyjdzie Mikołaj w tym roku. Tak, to nie wiem. Przyjdzie? Pomóc ci przyjść. Przyjdzie. A, przyjdzie. Tak. Tylko w waseczce, będzie trudno go poznać. Albo z różdżą. Ale on wspomni, tylko wrzuci prezenty, nie będzie chodzić. Przy wspomni ucieknie. Z różdżą. Dobra, czytamy? Czy jeszcze coś jest? Marta jest grzeczna. Jest grzeczna. Do Piotka przyjdzie z różdżą. Możliwe. Zamknęli mi kościół. Jacyś faceci stoją przed kościołem i nie wpuszczają do kościoła. Płakałam w niedzielę, bo nie poszłam. Ludzie niech się nie patrzą, jak im przeszkadza moje śpiewanie. To niech się zastanowią nad tym, co oznacza kochać i akceptować bliźniego swego niepełnosprawnego. Piszę listy do Mikołaja i nie tylko. Niech przyjdzie, musi przyjść. Musi przyjść, tak? Tak. Wystarczy. Wystarczy, bardzo, dobrze. Bardzo ładnie. Martini. No. Italiano. Piotruś Włoch, co piszemy o tobie? Włochy! Piotr jest milczący. Piotr jest dzisiaj milczący. Włochek. A Piotruś, jesteś z nami w ogóle jeszcze? Proszę? A jesteś z nami. Nie, jestem już. Włochek! To wszystko u ciebie. Tak. Milczenie Piotra trwa, dokładnie. Czy Piotr wczoraj miał koncert? Miałem. Tak, w Katuzia. No, wczoraj był koncert. Tak. Ja się kupuś. Tak, tata ty. Może pochwal się spotkaniami z panem Staszkiem, że masz dwa razy lekcję. No. Może chcesz się tym pochwalić? Dlaczego tak? Bo przecież wczoraj chyba był jeden nowy kawałek chyba. No. Pochwal się, że masz dwa razy w tygodniu zdalne lekcje na... No pochwal się sam. No tak, dzisiaj też na pewno. Ale musisz to powiedzieć wszystkim, bo ja wiem, ale nikt więcej. Dobrze. Nie było w ogóle, więc nie słyszałam. Piotrze, jaki nowy kawałek zagrałeś? Jak się on nazywał? To mnie wczoraj nie było. Zapomniałeś? Jak to było? No to nic, to jak sobie przypomnisz, to mi powiesz, albo ja. Tak. Piotruś, coś jeszcze dodamy? Chcesz jeszcze coś od siebie powiedzieć? Piotrze, tyle? To czytam, słuchaj mnie uważnie. Milczenie Piotra trwa. Miałem wczoraj koncert. Wypowiadam się przez muzykę. Zagrałem nowy kawałek, ale jak on się nazywa? Zapomniałem, dokładnie. Albo nie chcę zdradzić. Może tak być tylko. Dobra, słuchajcie, kto teraz chce mówić o sobie? Ola na gola. Już mówiłaś. Mhm. Ola na gola. Bierzemy Wiesia na warsztat. Słuchajcie, Wiesiu, masz teraz pole do popisu. Co u ciebie się działo? Nie wiem. Przez całe zajęcia tyle masz do powiedzenia, a teraz nagle nie wiesz. Bo ja nie wiem mówić. No, słuchaj, możemy zapisać, że byłeś na wymazie?
Aga niech tam powie. No Aga, no ja się ciebie pytam. No, Rydziuś. Agu, doda coś. No dobrze, no to ci Ania doradziła, żebyś powiedział, jaki ten wymaz. No. A ty nie możesz, koteczku? A co ty się tak wysługujesz, Agnieszką? Koteczkiem. Bo Arbuś, Aga jest moim skarbem. Skarbem, a to pięknie. Jezu, tak dobrze to się nagrało, bo jutro powiem co innego. A to był taki wymaz z samochodu pod namiotem? Jak to wyglądało? Bo ja nie wiem. Wiesiu, a może przyjechali do ciebie? Nie, rodzina, a ja. Wiesiu, przyjechała do ciebie karetka z wymazem? Tutaj była. Była. Karetka, tak? Nie, Haciek był. On był na dole. W samochodzie. I chciał Aniu cię. Wiesiu, a powiedz nam jeszcze, czy co w wymazie, że jesteś, że masz koronawirusa, czy nie? Nie. Mama mówiła, że nie, nie ma. A że nie. Wtedy nie ma. Czyli już nie jesteś zamknięty w domu, tak? Możesz wychodzić. Tak. I wtedy jak pani doktorka powie, ja mogę wyjść. A co? Wiesiu, świetnie sobie radzisz. Świetnie. Ostatnie słowo ona powie. Wiesiu, coś jeszcze napiszemy, czy już wszystko powiedziałeś, co chciałeś powiedzieć? Wszystko. Dobra, to czytam. Dobra, słuchaj uważnie. No. Wymazali mnie. Wolę, jak Agusia mój skarb za mnie mówi. Wzięli mi wymaz z samochodu. Facet był na dole i z nosa. Mama mówiła, że nie mam wirusa. Pani doktorka powiedziała, że jeszcze nie mogę wyjść. Do 2 grudnia. Zgadza się, Wiesiu? Zgadza się. Dobra, klepnięte. Szczygiełek. Ale to ja, a ja. Szczygiełek często do mnie dzwoni. O, to ja mogę powiedzieć o Szczygiełku to, że w tym tygodniu często do mnie Szczygiełek dzwoni. Szczygiełek. Do mnie dzwoni codziennie, a nieraz nawet po 2 razy. O, widzisz. Aż ty tu macie brać dziewczyny, no. Mają mi telefon. No właśnie to nie wczoraj i tydzień temu. I czekaj, do właśnie to nie wczoraj i w poniedziałek chyba też. W piątek. Piotrze, co jeszcze? Nie. A jak tam Zgredek? No właśnie, jak tam twój Zgredek? Dobrze. No i już wszystko jest ok, dobrze się goi, wszystko nie ma. Czyli już nie masz okazji widywać się z panią doktor od Zgredka? Na razie nie. Już nie chodzi. Ale zawsze można pójść profilaktycznie. Ale idę, dlatego idę 10 grudnia na strzyżenie go. O, wszystko no, idę, 10 grudnia. Idzie się szczyc, będzie szczycony. Na święta będzie ładnie. To będzie już tak właśnie, fryzura świąteczna. Będziesz mu coś farbował na zielono albo czerwono w kolorach świątecznych? Bez rady, Aga, bez rady. Ja nie wiem, czy nie poszaluje z farciem. Ona ma potencjał, bo jest biała. No, tak. A może kubraczek jakiś taki świąteczny? Mam taki granatowy ze złotą nitką. Sweterek mamy świąteczny. Ona ma sweterek świąteczny, przecież normalnie, no. To zgryźli, że też trzeba. Płynie, czeka. Dobrze, zaraz przeczytam, co tu Marcin... W jaki sposób Marcin przetworzył te informacje od ciebie? Zamknąć kościoły. Dzwonię codziennie do Agi i Ani. Próbuję namówić je do akcji zamknięcia kościołów.
zaskoczę proboszcza i księdza Jana. Zgredek szykuje się do fryzjera na święta, bez szaleństwa. Najwyżej kubraczek świąteczny i włosy anielskie. Myślę, że te włosy anielskie zadecydują o efekcie końcowym. Dokładnie. Słuchajcie, jeszcze był Rafał i Helcia, właśnie. Mhm. No, ale oni poszli. Mhm. Wcześniej. A nie, pójdę się sobie. Jak odebraliśmy Rafała? Moim zdaniem był wesolutki. Fajnie sobie dzwonił. Miał odwiedziny Kai, prawda? I bardzo cierpliwy do Kai. Zauważyliście, jak go tam packała po głowie, po oczach, po buzi. Zaczepiała jak mogła. Jak zapytać Rafała, bo nie wiem. Jeszcze raz, pani Mogolu? Siostrzenica czy bratanica Rafała? Bratanica. Bratanica. Roczek teraz. Agusia, powiedz coś o sobie. To nie mam. Aga. Mam na imię Agnieszka, mam 1,80 m wzrostu, waży 43 kilo i w tym roku będę brała udział na Gwiazdce z Nieba. Gazety przystanku Betlejem. A co zrobiłaś, co zrobiłaś sobie w tym tygodniu? Boże, zrobiłam miszmasz. Tragedię zrobiłam życiową. Zrobiłaś co? No kupiłam lodówkę. Co za tym idzie, okazało się, że mam pół domu rozwalone. Za mną widzicie tu widzicie talerze, bo z nową lodówką trzeba było położyć nowe płytki. Okej. Szerki kupiłaś. I po prostu chłopaki stwierdziły, że robią remont. I jest mi bardzo ciężko. Uwaga, czytam, słuchajcie. O Rafale. Staram się być cierpliwym, odpowiedzialnym wujkiem. Nawet jak mnie moja bratanica paćkała po głowie, to zachowywałem spokój. Robiłem dziś zadźwiękowca, jak Marcinowi padł sprzęt. Super. I jeszcze Helcie weźmiemy. A nie, tylko wiesz, że żarty. Nie, ale nie, ty, a wiesz. Enka. Helcia dziś na zajęciach się troszkę źle poczuła, tak? Tak. Kryzys. O, kurwa. Ale początkowo było całkiem nieźle. Kiwała, ładnie odpowiadała, nie? Była taka radosna też. Tak. Nie siedziała tak jak nieraz oparta i nie miała siły, tylko cały czas tam przeruszała, wierciła. Aktywna była dzisiaj. I aktywna, tak. Ko. Ki. Gdzie tam? Co tam masz? Wigilię spędzam z 50 żabami. No tak. Bo zimno mi. Zimno na polu. No, mróz. No w końcu zima idzie. Ta kolka? Boli się na kozu. Chodzę do kolka. Boże. Słuchajcie, news specjalny Marcin pisze. News specjalny. Naukowcy. Odkryli, że piesiek Bartosz jest zmodyfikowanym GMO. W połowie kot, a w połowie człowiek. To i tak nieźle, Wiesiu, wiesz? Gdzieś. Tata, jak rano, gdzie twój kucyka przywieźli? Dobra, czytam o Helci.
kryzys. Na początku trzymałam kontakt i wierciłam się aktywnie. Trochę się później źle poczułam i musiałam opuścić redakcję. Wigilię spędzam z 50 żabami i nie boję się policji, ani ABW, ani nawet Kaczyńskiego. Betlejem News numer 5. Czwartek, 26 listopada 2020. Leczniczy tydzień u Olki i Zaczków. Jestem dalej na lekach. Trochę mi lepiej i to widać, bo zaczynam brykać i się stawiać Małgoli i dziadzikowi. Myślimy nad basenem, żeby zamoczyć buzię. Zamknęli mi kościół. Jacyś faceci stoją przed kościołem i nie wpuszczają do środka. Płakałam w niedzielę, bo nie poszłam. Ludzie niech się nie patrzą, jak im przeszkadza moje śpiewanie. To niech się zastanowią nad tym, co oznacza kochać i akceptować bliźniego swego niepełnosprawnego. Piszę listy do Mikołaja i nie tylko. Niech przyjdzie. Musi przyjść. Milczenie Piotra. Milczenie Piotra trwa. Miałem wczoraj koncert. Wypowiadam się przez muzykę. Zagrałem nowy kawałek, ale jak on się nazywał? Zapomniałem. Wymazali mnie. Wolę jak Agusia, mój skarb za mnie mówi. Wzięli mi wymaz z samochodu. Facet był na dole i z nosa. Mama mówiła, że nie mam wirusa. Pani doktorka powiedziała, że jeszcze nie mogę wyjść do 2 grudnia. Zamknąć kościoły. Dzwonię codziennie do Agi i Ani. Próbuję namówić je do akcji zamknięcia kościołów. Zaskoczę proboszcza i księdza Jana. Z Gredek szykuje się do fryzjera na święta. Bez szaleństwa. Najwyżej kubraczek świąteczny i włosy anielskie. Wujek Rafał. Staram się być cierpliwym, odpowiedzialnym wujkiem. Nawet jak mnie moja bratanica paćkała po głowie, to zachowywałem spokój. Robiłem dziś zadźwiękowca, jak Marcinowi padł sprzęt. Kryzys Helci. Na początku trzymałam kontakt i wierciłam się aktywnie. Trochę się później źle poczułam i musiałam opuścić redakcję. Wigilię spędzam z 50 żabami i nie boję się policji, ani ABW, ani nawet Kaczyńskiego. News specjalny. Naukowcy odkryli, że Wiesiek Bartosz jest zmodyfikowanym GMO. W połowie jest kotem, a w połowie człowiekiem.